zauważyłam, że kaszle, kto kaszle, żebrak. Tutaj spotkałam swego czasu żebraka. Państwo zobaczą. Teraz tak, tutaj on powiedział, że on stoi pod Magdaleną i mu nikt nie daje. Ja mówię, słuchaj, Warszawa jest biedna. Dlaczego nie pojedziesz do Anglo-Ameryki, Białystok? A on mówi, że pojadę. I pojechał. Już tego żebraka tutaj nie ma w Warszawie.